Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam mój sposób na zapiekanki bez glutenu i nabiału. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali ser żółty wegański, szynkę ze schaba wieprzowego, cebulę, chleb jaglany, ketchup, pieprz cytrynowy, sól. Na mniejsze kawałki kroimy szynkę ze schaba wieprzowego oraz cebulę. Na kromkę z chleba jaglanego kładziemy ser żółty wegański, pokrojoną szynkę ze schabu wieprzowego, pokrojoną cebulę, ketchup. Na wierzch zapiekanki kładziemy pokrojone pomidorki koktajlowe. Zapiekanki przyprawiamy z solą i pieprzem cytrynowym. Całość przykrywamy startym żółtym serem wegańskim. Tak przygotowaną zapiekankę wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 160 stopni z termoobiegiem na 10 do 12 minut. Po wyciągnięciu zapiekanek z piekarnika możemy posypać je na przykład szczypiorkiem. I tak właśnie prezentują się nasze zapiekanki na chlebie jaglanym bez glutenu i nabiału. Życzę smacznego! Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenową chałwę. Serdecznie zapraszam.